Cześć kochani! Dzisiaj to już jest ostatni odcinek o naszych stickies z Lidla. Niestety nie udało nam się wszystkich zebrać. Brakuje nam 5, tak jak widać 5 miejsc. Natomiast pozwolę sobie dzisiaj opowiedzieć wam o tych wszystkich smurfach. Wiele jest różnych historyjek, bajek, pokazujecie jak zbieracie stickersy i gratuluję wszystkim tym, którym się udało zebrać te stickersy. Natomiast nie przeszkadzaj teraz. Natomiast chciałabym wam teraz po kolei opowiedzieć o każdym naszym stickersie. Bo w końcu kto, jak nie ja, smurfetka, zna lepiej wszystkie smurfy. Zacznijmy od naszego kochanego Papy Smurfa. Jak wszyscy wiecie, moi drodzy, Papa Smurf jest najmądrzejszym smurfem w wiosce. Jest bardzo sędziwy, ma aż 542 lata. Wyobrażacie sobie? Kto z was ma tyle lat? Łapka do góry. To urodzony przywódca. Papa Smurf zawsze bierze sprawy w swoje ręce. Sami przyznajcie, te wszystkie historie, które do tej pory mieliście okazję oglądać bądź czytać z Papą Smurfem, jest bardzo, ale to bardzo, bardzo uczciwy i sprawiedliwy. Koło Papy Smurfa jako pierwszy siedzi zwykły Smurf. I o nim wam opowiem jak ogólnie o wszystkich smurfach, które są jasno-niebieskie, wysokie na 3 jabłka i ubrane dokładnie tak samo, w białej czapeczce i spodenkach. Wyglądają prawie identycznie, ale jeśli już je poznasz, na pewno je rozróżnisz. Tak naprawdę to ja, smurfetka, jestem wyjątkiem, bo nie mam spodenek, a piękną, białutką suknię i sukienkę. I blond, cudowne włosy. Teraz wam właśnie opowiem o mnie. Ja siedzę zaraz obok Papy Smurfa. Jestem. Pierwotnie smurfetkę stworzył Gargamel. Pamiętacie? Ale Papa Smurf zmienił we mnie, we wspaniałego smurfa, jakim jestem do dziś. Jestem pięknością o blond włosach, tak mówią wszystkie smurfy. I wielkich oczach. Złamałam serce wszystkim smurfom. Wszystkie mnie kochają i uwielbiają. W końcu jestem jedyną dziewczyną we wiosce. Kolejnym naszym smurfem jest Osiłek. Szczerze wam powiem, że chyba mam do niego słabość. Osiłek. Wszystkie smurfy wiedzą, że kiedy trzeba zrobić coś trudnego, zawsze można liczyć na Osiłka. Czy wiecie, że Osiłek uprawia praktycznie wszystkie smurfy? Przepraszam. Uprawia wszystkie sporty, jakie można sobie wyobrazić? Tak mi ten Osiłek plącze w głowie, że aż mi się plączą słowa. Słuchajcie, moi drodzy. Kolejną postacią, o której chciałabym wam opowiedzieć, jest Gargamel. Siedzi on koło mnie, a to tylko dlatego, bo tylko ja jestem taka dobra dla niego i zawsze wierzę w to, że on się jednak kiedyś zmieni. Jak Gargamel, jak na osobę, która nienawidzi smurfów, spędza bardzo dużo czasu na ich szukaniu. Tak naprawdę Gargamel poświęcił swoje życie dla nas niebieskich smurfów. Smurfy są dla niego brakującym elementem, by stworzyć specjalną miksturę, która przemienia metal w złoto. Dzięki temu byłby bardzo bogaty, a nawet twierdzi, że zawładnąłby światem. Kompanem w tych jego niecnych podchodach do smurfów jest oczywiście jego wierny kocur Klakier. Różne są opinie na temat Klakiera, słuchajcie, a ja wam powiem, że jest pomocnikiem Gargamela. Obydwaj za wszelką cenę chcą złapać w smurfa, a najlepiej wszystkie od razu za jednym razem. Och, nigdy im się to nie uda. Klakier chciałby wbić w smurfy swoje pazury
i urządzić sobie z nich ucztę. Niby działają razem, ale każdy ma inny cel. Klakier chce nas hap, zjeść, a Gargamel chce z nas zrobić złoto. Laluś, laluś, laluś. Och, próbuję być najpiękniejszy, jednak no nie chcę być lalusiem, ale chyba mu się to nie uda. Laluś. Laluś jest zakochany we własnym odbiciu w lustrze. Można się dowiedzieć z jego lusterka. Jest dla niego najcenniejszym przedmiotem. Zawsze nosi je przy sobie. Zawsze, zawsze, zawsze. A, i podkrada mi kwiatki z ogródka. Ach, to akurat nie jest wcale fajne. Farmer. Farmer, moi drodzy, jest bardzo fajnym smerfem i pożytecznym. Bez niego życie w wiosce smerfów byłoby naprawdę bardzo trudne. Wiadomo, że żeby żyć, trzeba jeść. Farmer uwielbia przebywać na powietrzu. Krząta się po swoim ogrodzie, zawsze nosi słomiany kapelusz, który chroni go od słońca, i zielone ogrodniczki. To dlatego, że białe smerfowe ubranko bardzo się ubrudziły podczas pracy w polu. No i czas na naszą mądralę. Ważniak jest bardzo pilny i przemądrzały, a także chętnie wtyka nos w nie swoje sprawy, a sprawy wszystkich innych smerfów. Przytyka im wszystkie wady. To najlepszy opis ważniaka. A jeśli masz jakąś tajemnicę, pamiętaj, żeby zachować ją dla siebie, bo ważniak z pewnością rozpowie wszystkim smerfom w wiosce. Z pewnością. Słuchajcie, troszeczkę niżej siedzi pstryczka. Pstryczka? Och, taka słodka. Drukowanie, nagrywanie, robienie zdjęć. Ten zaskakujący robaczek potrafi zrobić naprawdę wiele pożytecznych rzeczy. Czy jest ktoś, kto by go nie chciał? A, tak na marginesie, przez cały czas jest także asystentką ważniaka. Pstryczka. Maruda natomiast był kiedyś bardzo wesołym smerfem. Wierzycie w to? Jak inni, ale zmienił się, gdy ugryzła go mucha bzy-bzy. Każde zdanie rozpoczyna powiedzeniem: nie cierpię! No właśnie, i nasza kochana ciamajtka. Słuchajcie, uwielbiam go, naprawdę. Jest, ach, takie instynkty we mnie budzi. Natomiast nie ma nic milszego i słodszego od smerfa ciamajty. Może i nie wierzy w siebie, ale jest w stanie ogarnąć o wiele więcej niż myśli. Ja, słuchajcie, moi drodzy, bardzo wierzę w ciamajdę. Gradobitka natomiast siedzi tutaj koło pstryczki. Jest bardzo twarda i odważna. Nosi łuki, strzały, którymi sprawnie się posługuje. Zawsze pierwsza stawia czoło niebezpieczeństwu, ponieważ niczego się nie boi. Czasem najpierw robi, a potem niestety dopiero myśli. To może czasem, a nawet sprawia wiele problemów. Nasz króliczek Baki, zielona postać w moim albumie, jest szybszy niż wiatr. Tak można opisać królika Baki. Smerfy podróżują na nim po zaczarowanym lesie. Jego wyjątkową zdolnością jest świecenie w ciemności. Czy wy też już się zdążyliście o tym przekonać? Nie przepada za wodą, więc trzyma się od niej z daleka. I my też staramy się o tym nie zapominać. Natomiast malarz, moi drodzy, jest to artysta przez duże A. Jest wszechstronnie uzdolniony, maluje wszystko, od krajobrazów i portretów, po martwą naturę. Najpiękniejsze obrazy, jakie kiedykolwiek namalował, to jest oczywiście obraz smerfetki. Och, ty... Uwielbiam malarza. Obok malarza siedzi naczelnik. Wiesz, że ten smerf to właśnie ważniak, ubrany w złote szaty i udaje króla? Wiedziałeś o tym? I czas na harmoniusza.
Harmoniusz jest smerfem o najgorszym słuchu muzycznym w całej wiosce. Niezależnie od tego, jak bardzo się stara, instrumenty wydają tylko dziwne dźwięki, przypominające trąbienie, trzeszczenie. I to jesteśmy właśnie my, wasze kochane smerfy. Pewnie zauważyliście, nie przeszkadzaj, to jeszcze chodź na imprezę, chodź. Maruda ma dzisiaj urodziny. I co? I pewnie zaczyna zdanie od: jak ja nie cierpię urodzin. Lecę, przychodź szybko. Kochani, lecę na urodziny do Marudy. Natomiast wam życzę wszystkiego najlepszego, dużo uśmiechu i pogody. Jeżeli podobał wam się nasz filmik z prezentacją smerfów, dajcie łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał i zapraszamy na kolejne filmiki. Buziaki dla was od smerfetki.